Witajcie w kolejnym filmie i zapraszam Was na haul. I trochę rzeczy się zebrało, bo ostatni haul był chyba ze 2 miesiące temu i od tego czasu troszeczkę rzeczy tam tu kupiłam jedną, tam kupiłam jedną, no i trochę się tego nazbierało. Nie będę Wam wszystkiego pokazywać, bo część na przykład mogłyście już widzieć na moim kanale, jak na przykład It Cosmetics CC Cream, ten matujący już był test, jak na przykład paletka z Glam Shopu różowa. Kupiłam Bohemę, ale Bohema do mnie nie dotarła jeszcze, tak więc jest szansa, że niedługo ją zobaczycie na kanale, ale no jeszcze w tym haulu jej Wam po prostu nie pokażę, bo jeszcze jej nie mam. Natomiast muszę się wyżalić, bo po prostu dzisiaj mi nic nie idzie tak, jak powinno. Kolczyki nie chciały wejść, chciałam użyć takiego fajnego różu od Stili, który kiedyś kupiłam w TK Maxie, to porobił mi tak straszne plamy, że to wygląda po prostu koszmarnie. Dodatkowo panowie, którzy zakładają nam panele solarne, mieli przyjechać wczoraj, przyjechali dzisiaj, więc w ogóle wszystko tutaj jest teraz w tym momencie szaleństwo. Po prostu za oknami się dzieje szaleństwo, więc jeżeli będą jakieś hałasy, stuki, puki, no to nic Wam niestety na to nie poradzę. Po prostu jest jak jest i musimy, że tak powiem, przejść przez to. A nie chcę czekać do nocy, aż będę mogła nagrać film, bo wtedy mój podkład, który dzisiaj sobie testuję i robię do niego przybitki, no pewnie już nie będzie wyglądał dobrze. Zresztą nawet nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądał, bo to jest podkład dosyć nowy, który niedawno kupiłam i w zasadzie go dopiero teraz sobie tak testuję. I tych podkładów jest nawet, powiem Wam, że sporo. Ale zacznę od dwóch rzeczy, od dwóch przesyłek, które dostałam w ostatnim czasie, z których się tak niesamowicie ucieszyłam, że nawet nie macie pojęcia. Pierwsza przesyłka to jest przesyłka od firmy Laku. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja swego czasu bardzo mocno piałam za żelem pod prysznic Dziku z lasu. Mówiłam, że to jest po prostu zapach przeboski, że kojarzy mi się z bohaterami takich, wiecie, romansów, mroczny mężczyzna, i generalnie po prostu moje tutaj, wiecie, neurony w mózgu strzelają po prostu szaleństwem. I mówiłam, że jeżeli tylko by zrobili peeling, to ja byłabym zachwycona. I słuchajcie, dostałam przesyłkę od Laku. W ogóle totalnie niespodziewanie, bo ja nie jestem z nimi w kontakcie, ja nigdy nie wymieniałam z nimi żadnych wiadomości, poza raz, kiedy spotkaliśmy się na targach chyba rok temu, albo to może już było 1,5 roku temu, więc naprawdę w ogóle się tej przesyłki nie spodziewałam. I jest peeling, jest peeling o zapachu dzikusa z lasu. Czy wy wiecie, jak o jakub to mi radę, jak ja to zobaczyłam? Jeszcze na przesyłce było napisane dla fanki naszego dzikusa. Po prostu jak ja to zobaczyłam, to się prawie tam popłakałam ze szczęścia. Naprawdę, to jest niesamowite. Ja już go mam w użyciu. I już możecie zobaczyć, że dosyć pokaźnie go używam. Natomiast opowiem Wam więcej po prostu w podsumowaniu miesiąca. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu to podsumowanie będzie. Jak jeszcze go sobie trochę poużywam. Natomiast zapach... Zapach to jest mój dzikus. Nic nie jest w stanie podrobić dzikusa z lasu. Tak więc jeżeli na przykład lubiłyście ten zapach i też czekałyście na peeling, to całkiem możliwe, że albo już się pojawił w sprzedaży, albo się dopiero pojawił w sprzedaży. W ogóle dostałam taką fajną przesyłkę, bo był jeszcze tutaj, jest właśnie ten zakręcony żel, bo jeden, który mam, jest pod prysznicem i on już jest trochę taki, wiecie, brudny spod prysznica. Więc dostałam całą taką przesyłkę, jeszcze było mydełko w kostce. Mydełko w kostce już sprezentowałam, natomiast to zostało i peeling jest w użyciu. Druga przesyłka, słuchajcie, którą dostałam, to jest przesyłka od marki Caudalie. Muszę tutaj powyciągać rzeczy, bo dostałam 4 rzeczy, słuchajcie, od nich. Jedna rzecz, o którą poprosiłam, przyznaję, poprosiłam, czy na przykład mogłam to dostać, to jest woda winogrodowa. W ostatnim podsumowaniu miesiąca zachwycałam się tym sorbetem nawilżającym i już czuję, że on mi się kończy. To będą 2 miesiące, jak go używam, bo zaczęłam go na początku kwietnia, więc cały kwiecień i właśnie praktycznie cały maj. I tutaj mam kolejnego jego następcę, o którym zaraz Wam powiem, ale mówiłam właśnie, że chciałabym spróbować wody winogronowej, bo Ola bardzo lubi wodę winogronową, Ola Hejca, Let's Kay. Więc ja nigdy jej nie miałam i wydawało mi się, że to może być takie, wiecie, fajne, bo tutaj mamy spray, nie? Więc to w ogóle jest taka drobna mgiełka i byłam... No byłam bardzo ciekawa, jak mi się będzie sprawdzać, tak więc dostałam wodę winogronową. Na razie używam jej tylko kilka razy, dlatego że kończę ten tonik z Sensumare i ja go do końca maja wykończę, bo już mi tam została reszka na dole. Więc na pewno w przyszłości Wam więcej o tej wodzie opowiem. No i teraz 3 produkty właśnie z serii Vinosource. To, co mnie najbardziej ciekawi, to jest krem nawilżający, ale matujący. Jestem bardzo ciekawa, jak on się będzie sprawdzał, czy będzie lekki, ale faktycznie będzie utrzymywał. Jest, no po prostu ciekawi mnie to, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza, że nadchodzą ciepłe miesiące, więc
To może być coś ciekawego. I dodatkowo dwa produkty chyba z, tak, z serii SOS. Jedno to jest serum, a drugie to jest krem. I jeszcze zobaczę, jakie będę używać. Czy na przykład wprowadzę oba produkty na noc, czy może tylko jeden, bo jeszcze mam jedno serum, które sobie kupiłam, o którym zaraz Wam powiem. Tutaj jeszcze w ogóle tego serum nie używałam. Mamy słoiczek szklany z pompką, więc myślę, że on może troszeczkę poczekać na lepsze czasy, na swoje czasy, ale możliwe, że ten krem niedługo po prostu włączę do swojej pielęgnacji wieczornej, bo używałam w kwietniu tego Milk Makeup, tego w takim małym żółtym słoiczku. On mi się już skończył, bo nawet jak w kwietniu w podsumowaniu Wam pokazywałam, to tam już generalnie była resztka. I przez maj używam innego kremu, który używałam od lutego, tylko tak go używałam, nie używałam i w końcu stwierdziłam, że czas go wykończyć. O nim Wam opowiem w podsumowaniu, więc możliwe, że właśnie niedługo wezmę się za to. Natomiast serum, które sobie kupiłam, to wynika z promocji i to jest wina Oli. Ola mnie namówiła, ponieważ na stronie Estée Lauder było jakiś czas temu promocja, gdzie jeżeli kupujemy jedno serum, to Advanced Night Repair, to drugie, identyczne, dostajemy całkowicie gratis, więc generalnie promocja naprawdę bardzo dobra. Ja Wam o niej mówiłam na Instagramie, więc bardzo często jest tak, że jak są jakieś takie właśnie, czy promocje dobowe, czy chwilowe, czy coś, to ja Wam mówię o nich na Instagramie, więc warto na przykład mnie tam śledzić, bo możecie się takich rzeczy dowiedzieć. I my z Olą zdecydowałyśmy się na serum o tej największej pojemności i ono nas wyszło jakieś 270 zł za jedno serum w tym momencie. Ja to serum używałam parę lat temu. Parę lat temu, może tak, bo mam chyba ze sobą trzy takie 30-ml butelki zużyte, albo dwie 30 i jedną 50, jakoś generalnie tak, więc chyba nawet ostatnio w ogóle do Denka wrzucałam pustą butelkę, którą znalazłam, nie wiem czy ona trafiła do Den, nie wiem, ale wiem, kojarzę, że ja ją chyba ostatnio wyrzuciłam, więc jakby wiem, że to serum całkiem fajnie, przyjemnie działa na moją skórę. Wiem, że są zwolennicy marki Estée Lauder i przeciwnicy, natomiast ja to serum już wiele razy używałam, tak jak wspomniałam, i wiem, że ono mi się dobrze sprawdza, tak więc po prostu stwierdziłam, mówię, dobra, złapiemy sobie. Poczyniłam też parę zakupów na stronie Sephory, ponieważ były wyprzedaże i złapałam tam kilka rzeczy, które chciałam wypróbować, ale też pojawiły się nowości, które również chciałam wypróbować. I na wyprzedażach złapałam podkład Fenty Beauty, ten nawilżający. Czasami pod moimi filmami pojawiają się teorie, że jeżeli nie używałabym tak bardzo matujących podkładów z matującym pudrem i tak dalej, to moja skóra by się aż tak bardzo nie broniła i nie wydzielałaby tak dużo sebum. Z drugiej strony podkład Fenty Beauty, ten normalny, jakby ten klasyczny w szklanej butelce, nie do końca mi się sprawdził, chociaż miał być przeznaczony dla cery tłustej. Natomiast ten jest ogólnie podkładem nawilżającym, więc jest przeznaczony niby dla cery suchej. Ale widać, że to się nie do końca sprawdza w przypadku Fenty i jest tak, że wiele osób, które mają cerę suchą, uwielbiają tamten podkład. Na mnie tamten podkład wygląda bardzo źle, nie do końca się z nim lubię i praktycznie w ogóle go nie używam. Próbuję co jakiś czas, ale generalnie nie ma po prostu, nie ma pozytywnych rezultatów, więc kupiłam ten w kolorze 100, czyli też najjaśniejszym, to też będę Wam mogła porównać te kolory, czy one faktycznie są takie same, więc test tego podkładu pewnie niedługo będzie, ale podkładów kupiłam trochę, więc to, wiecie, powoli. Już nawet zaczęłam go testować i nawet raz go miałam na sobie, tak więc widzę, w którą stronę to może pójść. Dodatkowo też kupiłam puder Anastazji, ponieważ też był przeceniony, puder wersji Translucent. On jest, kurde, olbrzymi, on ma 29 gramów, więc generalnie cena jest taka jak pudru Laure Mercier, a kupiłam go za 130 zł, bodajże, o ile się nie mylę, on w regularnej cenie kosztuje 200, a Laura już w tej chwili kosztuje 230? Jakoś tak, bo pamiętam, że chyba była po 215, 219, 225, wydaje mi się, że chyba teraz 230 albo nawet trochę więcej, więc też myślę, że będzie ciekawe, żeby go sprawdzić, zobaczyć, bo nie zawsze puder, który nie ma być matującym, niekoniecznie się nie sprawdzi jako matujący, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli nawet puder nie jest określony jako puder, który ma utrzymywać mat na naszej skórze, to nie znaczy, że nie będzie. A dużo dziewczyn na przykład bardzo chwali sobie ten puder, że on ładnie na skórze wygląda, więc nawet jeżeli to byłby puder taki na pół dnia, to jestem ciekawa, jak on się będzie sprawdzał. Tak więc kolejna rzecz, jeśli chodzi o Sephorę, i z nowości złapałam dwa tusze.
Jeden tusz to jest tusz Fenty Beauty, jest to miniaturka, bo na szczęście Fenty Beauty wychodzi z miniaturkami, co mnie bardzo cieszy. On tak naprawdę wyszedł w ogóle jeszcze zanim tylko tusz Anastazji się pojawił, ale jakoś tak nie bardzo byłam go ciekawa, aż w końcu się mówię, dobra, w sumie go sobie porównam, więc zobaczymy jak się będzie sprawdzał. A drugi tusz to jest nowość, która chyba wyszła w zeszłym tygodniu, tak mniej więcej. To jest tusz od Huda i on się nazywa Legit Lashes. I tutaj gdzieś pojawia się jakaś kontrowersja z tym, że Huda używa takiego określenia jak clinically proven i że nie można tak naprawdę udowodnić, że ten tusz coś robi i że to jest w ogóle jakiś, nie wiem, jakieś oszustwo i tak dalej. Nie mam pojęcia, natomiast bardzo mnie ciekawi, jak ten tusz się będzie sprawdzał. Tusz ma dwie szczoteczki, możecie tutaj zobaczyć, ja go jeszcze sama nawet nie otwierałam. Ma dwie szczoteczki, ma taką oraz taką. Każda szczoteczka ma zapewnić nam właśnie inny efekt na naszych rzęsach. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Na pewno dam Wam znać, tak samo jak dawałam Wam znać z tuszem Anastazji, który okazał się dla mnie po prostu fenomenalny i hitowy. Ale nie kupowałam drugiego, kolejnego opakowania, no bo stwierdziłam, że chcę wypróbować po prostu inne tusze. Natomiast wiem, że jeżeli będę potrzebowała dobrego tuszu, no to właśnie ten, ewentualnie mam miniaturkę mojego ulubionego, czyli Too Faced Damn Girl, który właśnie trzymam, jeżeli chcę tak naprawdę mocno i porządnie sobie wytuszować rzęsy. I to tyle, jeśli chodzi o Sephora. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam Wam powiedzieć, ale tutaj się świeci i tu mam drugą rzecz. To jest świeca. Ja o tych świecach też Wam trochę więcej powiem w podsumowaniu miesiąca, natomiast to są świece, które mój mąż wyhaczył na takiej stronie, na której szuka się inwestorów. Coś w stylu, nie wiem czy kojarzycie, kiedyś nawet nadal jest taki program Dragon's Den, gdzie właśnie przychodzą ludzie, podają swoje pomysły i szukają inwestorów i tam można inwestować. No więc generalnie też są takie strony, tak zwane crowdfundingowe one się chyba nazywają, na których właśnie ludzie szukają inwestorów, żeby dofinansować swój biznes, żeby mogli się dalej rozwijać. No i on właśnie znalazł takie świeczki i wysłał mi i powiedział, ty, a co sądzisz o tych świeczkach? Czy one są fajne? Czy one są w ogóle czegokolwiek warte? Daj znać. No i ja tak popatrzyłam. Strona wygląda bardzo ładnie. W ogóle strona się nazywa, poczekajcie, niech ja sobie przypomnę, House of Glam. Strona się nazywa House of Glam. W ogóle podlinkuję Wam wszystkie te rzeczy na dole, tak więc możecie znaleźć link po prostu też do tej strony w opisie na dole. I weszłam na tą stronę i tak sobie popatrzyłam, mówię, kurczę, wygląda bardzo profesjonalnie, wygląda bardzo ładnie, elegancko, świece są właśnie albo czarne, bo ja tutaj mam świece o zapachu czarnego pieprzu i kawy, albo właśnie białe, tam się pali mojito. I to są świece, które są wykonane w 100% z wosków sojowych oraz pszczelich. Są, z tego co pamiętam, ja Wam więcej powiem właśnie w podsumowaniu miesiąca, natomiast one są tam przetestowane, przeatestowane, że one nie zawierają żadnych substancji szkodliwych itd., itd. Założenie jest też takie, że można tworzyć takie jakby stacks, jak to się nazywa po polsku, że można jedną świecę na drugą nakładać, natomiast nie do końca się to sprawdza, bo te jakby komponenty, które tutaj są, one nie są do końca równo zrobione. Jak kładziemy jedną świeczkę na drugą, to one wcale tak równo nie stoją. Ja tutaj już sobie troszeczkę paliłam świeczki, właśnie czarny pieprz i kawa. Bardziej tutaj wyczuwam czarny pieprz, o wiecie co, i teraz będę mogła dokładnie porównać, bo ja jak tą świeczkę wąchałam, to mówiłam, że ona pachnie jak dzikus z lasu, więc teraz będzie porównanie 1:1. Dzikus z lasu. Teraz muszę wyczyścić nos. To pachnie bardzo, bardzo, bardzo podobnie, tylko trochę lżejszej formie. Wiadomo, że to jest kosmetyk, który ja wsadziłam w niego nos. To jest świeczka. Świeczka pachnie o wiele delikatniej. I więcej Wam powiem właśnie w podsumowaniu, chociaż znowu plus dla tych, którzy mnie śledzą na Instagramie. Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to wiecie już, jakie zdanie mam o tych świeczkach, no bo już je troszeczkę palę, tak? Tutaj już trochę paliłam, tam się trochę pali, więc ja już swoje zdanie na ten temat mam. Natomiast fajnie było tak naprawdę zobaczyć właśnie, jak działa ta firma, w jaki sposób przebiega komunikacja, jak wygląda cały proces zakupu i mam sporo uwag, ale też o tych uwagach opowiem Wam po prostu w podsumowaniu, bo teraz to jest taki haul, więc tylko Wam daję znać, że właśnie takie rzeczy zakupiłam, muszę tą świeczkę jakoś z boku odstawić, żeby mi tutaj nie przeszkadzała. No i w zasadzie ostatnie moje zakupy to są zakupy drogeryjne. Wspominałam Wam też znowu na Instagramie, ale tak naprawdę nie było za bardzo kiedy tutaj wspomnieć podczas tych filmów, bo niektóre filmy są wcześniej nagrywane, więc jakoś tak się złożyło, ale generalnie na jakiś czas temu na Mindy Shopie była promocja
minus 25% na pędzle embrasz i to się nieczęsto zdarza. Takie promocje się zdarzają, chyba maksymalnie było minus 20% podczas czarnopiątkowych wyprzedaży i to też zależało od wydanej kwoty, czyli do jakiejś tam kwoty było 10%, powyżej było 15% i potem było 20% i faktycznie 25% jeszcze nie było. Pędzle maksyneczki nie są tanie, to są dosyć drogie pędzle, nie każdy chce wydawać taką kasę na pędzle, niektórzy wolą jednak przeznaczać je na coś innego i ja się jak najbardziej z tym zgadzam, tutaj nie ingeruję w to, kto ile na co wydaje, o, w ten sposób. Natomiast ja sobie kupiłam parę pędzli właśnie embraszowych. Kupiłam sobie dwa numerki, których jeszcze w swojej kolekcji nie miałam. Jest to numer 28, który jest dosyć duży. Ja tutaj mam jeszcze numer 30, żeby Wam porównać wielkość, żebyście mogły zobaczyć, jaki ten 28 jest duży. I on może być zarówno do pudru, jak i do rozcierania, jak i do rozświetlacza. Jeszcze nie wiem, do czego będzie. No to już Wam pokazałam, że kupiłam 30. Ja tutaj mam jedną swoją 30 i właśnie jest druga 30. I tutaj też dobrze widać, jak podczas używania troszkę się może zmienić kształt, bo tu widzicie, po tej stronie jest 30, która już była przeze mnie używana i ona już jest taka bardziej rozczapierzona, ta jest jeszcze tak ładnie w kuleczkę zwinięta. No i ten drugi kształt właśnie nowy, który kupiłam, którego wcześniej nie miałam, ale wydawało mi się, że będzie podobny, to miałam numerek 17, a tu kupiłam ten z kolekcji burgundowej numer 13. I to są, jak widzicie, takie małe, dzióbkowate pędzelki do właśnie trochę bardziej precyzyjnej roboty. Czy bardziej precyzyjnie tu, czy tu. Nie wiem gdzie, ale gdzieś precyzyjnie na pewno będę pędzelkami pracować, bo zauważyłam ostatnio, że coraz częściej jest tak, że brakuje mi właśnie małych, precyzyjnych pędzelków. I pewnie też to widzicie, bo na przykład ostatnie pędzle, które kupiłam z kolekcji Daniela Sobieśniewskiego, które Wam pokazywałam w makijażu, ale w sumie w holu nie, więc też mogę Wam pokazać, też są po prostu malutkie i bardzo, bardzo precyzyjne. Tak więc to o tym zaraz Wam powiem, to jeszcze skończę tylko w takim razie o embraszach. I dokupiłam sobie kształty, które już miałam i to jest numer 7, numer 11 oraz numer 12. Poczekajcie, ułożę je tak, o, żebyście dobrze widziały, więc dla mnie to są wszystko pędzle do rozcierania, tylko troszeczkę o różnych kształtach. Siódemkę bardzo lubię, bo ona jest taka drobna, że jeżeli na przykład mam coś już nałożone i chcę rozetrzeć jakiś tam ciemniejszy, ale taki delikatny, delikatną chmurką, to ona się właśnie sprawdza. Po siódemce w zasadzie nie widać za bardzo zmiany kształtu, cały czas tutaj jest nowy, tutaj jest używany, nie widać za bardzo zmiany kształtu. Po jedenastce troszeczkę tak, bo ona podobnie tak jak trzydziestka, jest trochę bardziej rozczapierzona na górze, troszeczkę się bardziej właśnie taka jajeczkowata zrobiła, ale dwunastka, no nie, dwunastka też, bo póki co ta nowa ma właśnie jeszcze taki szpic na górze, a ta już jest taka bardziej rozczapierzona, no jest brudna, bo niedawno jej używałam. Tak więc to są pędzle embraszowe, które kupiłam, no i te Daniela Sobieśniewskiego i Hulu, które kupiłam, to jest 5 takich malutkich pędzelków i w sumie powiem Wam, że tak, ten pędzelek, czyli DS15, kupiłam, żeby był zamiennikiem pędzelka 7 i nawet mi się bardzo, bardzo udało, bo ten pędzelek kosztuje połowę tego, co pędzel embraszowy. Nie jest tak mięciutki jak pędzel Maxi, Maxi jest troszeczkę bardziej miękki, ale na oku ta różnica nie jest aż tak bardzo odczuwalna. Drugi pędzel, który wydawał mi się, że będzie trochę większy, ale tak naprawdę wielkością bardzo przypomina ten pędzelek 15, to jest 14, czyli ten ciemniejszy tutaj z boku, oj, tak Wam pokażę, też jest bardzo malutki do rozcierania, więc w zasadzie też może służyć za właśnie zamiennik i to, czego chciałam, to był zamiennik pędzelka numer 18 z Maxi, to jest właśnie też taki drobniutki pędzelek, tutaj macie pędzel Hulu, tutaj jest Maxi. To jest taki właśnie bardzo, bardzo mały pędzelek, żeby na przykład wejść tutaj w kącik i coś takiego delikatnego, położyć. I dwa jeszcze takie na koniec pędzelki z Hulu, to jest 16, czyli taka po prostu kuleczka do rozcierania, chociaż powiem Wam, że nie sprawdza mi się tak dobrze jak na przykład 42, również Hulu, tylko to jest P42 i wtedy ten mi się zdecydowanie lepiej sprawdza, ten jest trochę za bardzo zbity. I na koniec pędzel, który nie bardzo wiem, czemu ja go wzięłam. Mi się wydaje, że on chyba był inaczej opisany, bo to jest zwykły płaski pędzel DS10, który
no nie do końca jest mi potrzebny i raczej nie wiem, na ile go będę używać. I wydaje mi się, że on był właśnie inaczej opisany i wydawało mi się, że on będzie miał trochę inny kształt niż faktycznie na zdjęciu. Bo też czasami na zdjęciach nie widać dokładnie, jak to będzie wyglądało. Aparat się przegrzał, panowie chwilę postukali i jedziemy dalej. W zasadzie teraz już zostały właśnie te zakupy takie drobne, mniejsze. I między innymi przy okazji właśnie tak naprawdę kupowania tych pędzli złapałam trochę jeszcze innych rzeczy. Peeling, Vitamin C Epidermal Dissolving Face Gel. To jest niby żel, ale peeling taki trochę właśnie ala złuszczający. On wygląda i działa bardzo podobnie jak peeling z Wishful od Huda, ten taki właśnie z ekstraktem chyba z papaji i ananasa, który właśnie jak się go roluje na twarzy, to pokazuje taką białą celulozkę. On zachowuje się bardzo podobnie. To jest marka Sanefmed? Sanumet, nie mam pojęcia, jak się wymawia. Widziałam to ostatnio u Ady Grodkowskiej, natomiast ja tak naprawdę go kupiłam, kiedy go zobaczyłam chyba u Blanki Lipińskiej na Instagramie. Bo chociaż nie jestem jakąś wielką fanką jej książki, o filmie opowiadałam wam kiedyś w jakimś tam chat make-upie, to jakoś tak zaczęłam ją obserwować i tak co jakiś czas sobie po prostu patrzę, co tam ciekawego u niej na Instagramie się pojawia. No i gdzieś w którymś momencie właśnie zobaczyłam ten peeling i stwierdziłam, że w sumie spróbuję. Wspominałam wam znowu też w którymś z filmów, nie wiem czy albo w projekcie Zero, albo może też w jakimś podsumowaniu, że troszeczkę odchodzę od takich bardzo mocno drapiących peelingów do twarzy na rzecz takich łagodniejszych, czy też bardziej takich enzymatycznych, bardziej właśnie takich peelingów chemicznych niż mechanicznych. I to trochę idzie w tą stronę, że to jest właśnie takie delikatne, ale to złuszczanie jest, dodatkowo ten zapach, no ten zapach, no nie, chciałam powiedzieć, że jest taki przyjemny, cytrynowy, ale jednak nie jest, coś źle pamiętam. Natomiast po prostu przy okazji któryś tam zakupów dorzuciłam go sobie do koszyka. Przy okazji zakupów w Rossmanie dorzuciłam z kolei do koszyka Taupe kremowy żel do mycia twarzy, enzymatyczna od Nova z sezamem i dynią. Nie używałam, nie mam pojęcia, jak się sprawdza, tak więc to na razie kupiłam. Złapałam też mgiełkę, bo to złapałam jeszcze zanim dostałam paczkę od Caudalie właśnie z wodą winogronową. I jak kupowałam pędzle na Minty Shopie, to złapałam dwie mgiełki. Jedna to jest Veolia Botanica, którą jakby markę mi polecałyście. I tutaj jest po prostu tonik kojąca mgiełka do twarzy. Opakowanie jest szklane, o czym wspominałam przy okazji filmu z Rezibo, z tym kremem BB, który też właśnie niedawno kupiłam i ten film pojawił się dosłownie 2 dni temu na kanale, tak więc tu wam zostawię odnośnik, żebyście mogły zobaczyć. Więc myślę, że to też jest na plus, bo tutaj trochę idziemy w stronę właśnie ekologiczności i szkło się lepiej recyklinguje niż plastik. Użyłam jej ze 2 razy do tej pory, bo tak jak mówię, wykańczam tonik Sensum Mare, bo go po prostu... Nie to, że nie lubię, ale jego zapach mi przeszkadza, to nie jest zapach, który mi odpowiada i przez to, że nie widzę jakiegoś spektakularnego działania na mojej skórze, to po prostu nie lubię go używać, bo gdybym widziała, to jeszcze byłabym w stanie zdzierżyć ten zapach. Jezu, jak mnie to strasznie denerwuje, ale próbowałam poprawić to w trakcie przerwy, jak mi się aparat przegrzał, ale to nie idzie. Tak to jest, jak się ma cieniowane włosy, zawinięcie potem tego to jest masakra, ale... W każdym razie właśnie pod tamtym filmem polecałyście mi Veolia Botanica, nie wiem jak się wymawia nazwa firmy, ale chyba Veolia Botanica, więc właśnie złapałam, a drugą mgiełkę, którą złapałam, której kompletnie nie używałam, po prostu dobrze sobie przypomniałam, żeby wam do holu teraz przynieść, to jest Apis. Apis jest ogólnie marką bardzo dobrą i tutaj jest mgiełka dotleniająca z kwasem hialuronowym, więc tak jak mówię, kompletnie nie używałam, nawet nie wiem jak się ona rozpryskuje, uwaga. Tutaj ten wyrzut... Pachnie tak dziwnie trochę. Tutaj ten wyrzut się wydaje taki bardzo intensywny. Obawiam się, że może, nie wiem, na oczy jakoś, jak na przykład gdzieś za blisko sobie psiknę, to mogę sobie zrobić krzywdę. Jeśli chodzi o Veolia Botanica, to jest zdecydowanie łagodniejsza ta mgiełka i jest naprawdę bardzo przyjemna. Tak jak mówię, użyłam ją może z raz czy dwa. Jeszcze jest praktycznie całe opakowanie, bo chcę wykończyć tamtą. I teraz w zasadzie, aha, o widzicie, jeszcze żel z Bielendy. Złapałam żel z Bielendy, ten Juicy Fresh. Kilka z was, jak pokazywałam płyn micelarny, mówiło, że wy też właśnie byłyście zachwycone, ale przy dłuższym używaniu ta seria was wysusza. I trochę się wystraszyłam, bo właśnie ja kupiłam ten żel, żeby sobie myć nim twarz, kiedy mi się skończy już ofra, ewentualnie na zmianę. Ja najbardziej lubię ten zapach właśnie pomarańczowy, on mi jakoś tak najbardziej odpowiada, ale trochę się wystraszyłam teraz i nie wiem, czy używać i żelu, i płynu micelarnego. Ewentualnie, tak wiecie, będę troszkę tego używać. Dodatkowo, a widzicie, cały czas, to jest takie malutkie, że ciągle mi zasłaniają inne rzeczy.
Kupiłam taką małą próbkę, to jest puder, który jedna z Was mi polecała pod którymś testem, nie pamiętam pod którym. Jest to Pixie Mega Matte Kapok Tree Powder. Nie mam pojęcia. Jedna z Was mi napisała, że jest bardzo fajny, więc nie kupowałam całego pudru, bo on kosztuje 60 zł i nie wiem, jak się sprawdzi. Ale skoro można kupić próbkę i tą próbkę można kupić chyba właśnie na Minty Shopie, no to przy okazji tych pędzli po prostu tą próbeczkę sobie dorzuciłam. Też nie było to tanie, bo taki tutaj 1 gram tego pudru kosztował 10 zł, więc naprawdę zacna cena, ale szczerze mówiąc wolę wydać 10 zł i ten gram mi też wystarczy na kilka użyć, niż wydać 60 zł i zostać po prostu z całym pudrem. I na koniec jeszcze te podkłady. Jeden podkład, o którym Wam przed chwilą mówiłam, to jest ten, czyli Resibo Glow Self Love BB Cream. Robiłam jego test i jeżeli jesteście ciekawe, jak on na mojej skórze wypadł, na mojej tłustej skórze, jak się utrzymuje i co z tym kryciem, bo to jest chyba największy jakby taki... Największa kwestia, która jest podnoszona w stosunku do tego kremu, że właśnie to krycie się wydaje takie marne, to zapraszam Was na film, tam możecie zobaczyć, jak go testowałam przez 3 dni w różnej kombinacji z bazami matującymi, z pudrami matującymi, tak więc możecie zobaczyć, jak on się spisał. Dodatkowo też kupiłam Lumen Matte, ponieważ dużo słyszałam dobrego o tych produktach, więc stwierdziłam, że spróbuję. I tutaj jest podkład 00, czyli Ultra Light, bo ja mam jakiś jeden podkład z Lumen, ale on nie jest wcale taki jasny, więc mam nadzieję, że ten będzie jaśniejszy. Przy okazji promocji w Rossmanie, ostatnio podczas takiego szybkiego Q&A na Instagramie Wam mówiłam, że nic nie kupiłam w Rossmanie, po czym chyba 2 dni później po prostu byłam w Rossmanie i stwierdziłam, mówię, a zobaczę, może coś mi się spodoba. No i złapałam ten podkład Vibo Forever Better Skin w kolorze 1 alabaster, mam go dzisiaj na sobie. Ten alabaster, powiem Wam, że nie jest alabaster, on jest troszeczkę żółty i przy jakby takim innym świetle mocno się odcina od szyi, więc myślę, że to może być widoczne na przebitkach, bo nagrywam przebitki, właśnie będę nagrywać przebitki z tym podkładem, że jak go użyję na przykład w jakimś filmie, bo nie wiem, czy będę robiła cały taki duży test, czy raczej nie wplotę go na przykład do filmu z nowościami, skoro idzie Bohema, to może coś w tym stylu. A drugi produkt to jest Bielenda truskawkowa fluid mineralny rozświetlający. Nie używałam go, kompletnie nie mam pojęcia jeszcze, jak on się będzie zachowywał, jak to będzie wyglądało, bladego pojęcia nie mam, ale bardzo duży hype jest na to, byłam ciekawa po prostu, jak on się sprawdzi. Widziałam u Agnieszki Schwarz, że ona powiedziała, że warto się tym zainteresować, a ona też ma skórę przetłuszczającą się, więc byłam bardzo ciekawa. I na koniec, jako wisienka na torcie, bo już mam wrażenie, że ten haul jest dosyć długi, chociaż staram się, nie wiem czy widzicie, że staram się gadać naprawdę bardzo szybko, bo tutaj panowie, ja ich poprosiłam, że tak może przez pierwszy czas jakby mogli być troszeczkę ciszej, to wtedy ja bym sobie zdążyła to wszystko nagrać, ale tak mam wrażenie, że oni już tak chodzą i czekają, kiedy będą mogli zacząć montować, zwłaszcza, że właśnie montaż jest tutaj na dachu, nad tym pokojem, w którym nagrywam. Ale wisienka na torcie to jest pomadka, jest to nowa pomadka z Bourjois, Rouge Velvet Ink. Opakowanie moim zdaniem przeboskie. Kupiłam ją w Rossmanie na promce i wtedy ona kosztowała zamiast 70 zł 35. Natomiast w internecie widziałam, że spokojnie ją właśnie koło tych 35-38 można dostać. Ja mam kolorek 07 Fuchsia Chacha i mam wrażenie, że w opakowaniu widać lepiej niż na moich ustach, bo nawet na przebitkach, jak robiłam przebitki z kremem Resibo, to już miałam tą pomadkę. Tam możecie przy okazji zobaczyć, jak ona wygląda po całym dniu. To mam wrażenie, że właśnie w tym opakowaniu jest faktycznie taka bardziej różowa i taka bardziej fuchsia, a na moich ustach wypada trochę bardziej czerwono, tak bardziej malinowo. Natomiast kolor jest cudowny. Bardzo fajny ma aplikator, to jest myślę, że też bardzo istotne, bo ten aplikator jest po prostu malutki i jest bardzo precyzyjny, także można spokojnie na przykład wyrysować nim delikatną krawędź ust, tylko widzicie, no ja tak nie potrafię, jak wiecie, jak to robię tak do kamery, ale chodzi mi o to, że spokojnie, może nie, że możecie zrobić cieniutkie kreski, ale spokojnie, wiecie, możecie wjechać tutaj w kącik, wyrysować łuk Kupidyna, naprawdę ten aplikator jest bardzo, bardzo fajny. Tak więc, jeżeli Was interesowała ta pomadka, ewentualnie jest jakiś kolor tej pomadki, który Wam pasuje, to nie był dobry pomysł, bo teraz jej nie zmyję, lub jakiś kolor Wam pasuje, to ja bym się nią zainteresowała. Prawda, trudno jest o swatche, bo jak ja byłam w Rossmanie, to chyba nie było żadnego testera, ale kolory są dosyć dobrze oddane tutaj, jeżeli patrzymy w ten sposób na opakowanie. Możecie się też przyjrzeć właśnie, jak to wygląda. Formułą przypomina mi trochę Rouge Velvet, jak one się nazywały? Bourjois Rouge Velvet Matte?
Nie pamiętam, już je wyrzuciłam dawno temu. Bardzo mi przypomina i kolor nie do końca jest jak tamten kolor, taki bardzo popularny Ole Flamingo był w tamtych pomadkach, tych mniejszych. Mam wrażenie, że ten jest bardziej jasny, znaczy bardziej jasny, troszeczkę jaśniejszy. Tamten Ole Flamingo był trochę bardziej w stronę, może to tak Wam zaprezentuję. Widzicie, tutaj też jest kilka różnych odcieni takiego różu. I Ole Flamingo szedł bardziej w stronę takiego ciemniejszego, a ten idzie w stronę takiego bardziej jasnego. Nie wiem, jak Wam inaczej to określić, natomiast jest bardzo podobny, ale nie jest dokładnie taki sam, ale niestety już nie mam, żeby Wam go porównać. Jeśli chodzi o to, jak one się utrzymuje na ustach, to powiem Wam, że całkiem fajnie. Jeszcze nie wiem, czy będę nagrywać test tej pomadki, bo myślałam, czy by jej nie użyć właśnie w filmie, tylko że ten róż za bardzo nie pasuje do takich naturalnych kolorów, jakie daje Bohema. Mam wrażenie, że on nie będzie się za bardzo zgrywał z tamtym kolorem, ale to jeszcze zobaczę. Natomiast jeśli chodzi o jej trwałość, to powiem Wam, że trwałość jest naprawdę zachęcająca. Też możecie zobaczyć w filmie właśnie z kremem Reziboki, gdzie są przebitki po 5, po 10 godzinach, więc też przy okazji widać trwałość tej pomadki, przynajmniej przez 5 do 6 godzin, bo tak mniej więcej ją akurat miałam, ona nie była całe 10 godzin, ale ogólnie jadłam i piłam w ciągu dnia, więc widać jej zużycie. No i dobrnęliśmy do końca, trochę zakupów, trochę darów losu, tak więc możecie zobaczyć, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie, czyli z tych droższych rzeczy Fenty, Anastasia, z tych tańszych rzeczy Vibo, Recibo już widziałyście, chociaż Recibo nie jest wcale takie tanie. Dużo z Was też mi pisało, że właśnie chciałem jeszcze spróbować, ale trochę jest drogi. Więc tak, to tyle. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów Wy macie, ewentualnie jakie jest Wasze zdanie na jego temat. Może macie mgiełkę z Veolii, może miałyście właśnie ten peeling z Sanef, a może któryś z tych produktów do makijażu typu Vibo czy Bielenda, czy któryś, albo tą pomadkę właśnie z Bourjois. Tak więc tak, wiecie, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie. Tak jak mówię, Bohema do mnie idzie. Dzisiaj dostałam informację, że chyba została już zapakowana, bo przez ostatni tydzień była pakowana. Natomiast dzisiaj już chyba została zapakowana, więc może dzisiaj ją kurier odbierze, może jutro. Może dojdzie do piątku, może nie dojdzie, może w piątek się, na piątek udałoby się nagrać nią film, może nie. Nie wiem, to się dopiero tak naprawdę okaże w praniu. Natomiast chciałam Wam przypomnieć, że na grupie facebookowej Turbo Dubska wyprzedają, do której link zawsze znajdziecie na dole w opisie. Jutro będzie wyprzedaż, więc część rzeczy, która na przykład albo mi się nie sprawdziła, albo mam ich za dużo i po prostu odsprzedaję, są nowe, nieużywane rzeczy, będzie wystawiona na sprzedaż, tak więc będziecie mogły kupić jakieś rzeczy, które są po prostu taniej, na przykład z tego takiego kapelusza Benefitu na sprzedaż idzie zarówno żel Gimme Brow, jak się nazywa, pomada, dlatego, że ja tych rzeczy używam w miniaturze, mam inne rzeczy, więc po prostu ich nie potrzebuję, a to są pełnowymiarowe produkty, więc one będą na pewno wystawione na sprzedaż w cenie zdecydowanie niższej. Będą maski, których na przykład nigdy nie otworzyłam i które są zaklejone, są nówki sztuki, też będą w cenie niższej. Będą produkty, co ja jeszcze tam mam, do makijażu jakieś miniaturki, jakiś Marc Jacobs, Make Up For Ever, Fenty, Clinique, Clarins, sporo tych różnych takich rzeczy jest. Będzie też kilka rzeczy, które używałam, na przykład palety do oczu, typu Marc Jacobs, typu Huda, które po prostu postanowiłam sprzedać, bo jednak widzę, że nie będę po nie sięgać i nie ma sensu, żeby one mi tutaj, wiecie, zawalały tak naprawdę szuflady, skoro widzę, że ja ich po prostu nie używam. Dobra, kończę, bo tu już się zaczyna robić coraz głośniej mi nad głową, więc zostawiam Wam linka do grupy, zostawiam Wam linka do tych wszystkich rzeczy, zostawiam Wam linka w opisie też do tego, co jest na mojej twarzy, jaki jest makijaż i tak dalej, chociaż już wiecie, że w przypadku ust to jest Bourjois, oczy to jest w zasadzie Colourpop, więc tak, już Wam większość zdradziłam, ale i tak Was zapraszam do opisu, zostawcie komentarz, dajcie znać, co właśnie miałyście ewentualnie, na co czekacie najbardziej, co Was bardzo interesuje, a ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa, pa!